Siemano, widzowie. W dzisiejszym odcinku zagramy sobie w gierkę o nazwie Dors. Dlatego dzisiaj w Dors sobie pogramy, widzowie. Już nagrywałem Dors i właśnie już się nie boję tych Dorsów, bo wszystko jest fajne w tych Dorsach. Tylko pamiętacie, bałem się takiego potwora z Krypsą i on tak strasznie, jak ciebie tak walnie, to jest giga straszne, więc będę ściągał słuchawki za każdym razem, kiedy mi się pojawi. O nie, jest ciemność, dobra. I sobie ściągam słuchawki, nie będziecie mnie słyszeć przez jakiś czas. Idziemy do następnej drzwi, drzwi numer 4, drzwi numer 5. Dobra, i teraz szukamy klucza wszędzie. Co to są za dziwne dźwięki, tak jakby ktoś tam coś robił. Jakby ktoś tutaj był jeszcze oprócz mnie. Ło! Jezus Maria! Jezus, jak się wystraszyłem, dobra. Ja pierdzielę, to było straszne, dobra. Nie chcę już w to grać, ale dobra, widzowie, robię to dla was, dlatego możecie zostawić lajka na pocieszenie. Dobra, nie otwieram tego, bo się boję. Ten pająk to było straszne doświadczenie. Jak ty na zębie się pojawisz, to zemdleję. Albo umrę ze strachu. W ogóle to pierwszy raz, jak grałem w Dorsy i doszedłem do końca, do drzwi 50, gdzie była... Gdzie był potwór figura, to nie było takiego pająka nigdzie, ale nie chcę mi się już w to grać. To było masakryczne doświadczenie, ale słaby, jak zabrał mi mało HP. On był strasznie słaby. Jak słaby. No, dobra, wybacz mi, potworku, że ciebie obraziłem, że jesteś słaby. Proszę, nie wychodź, bo się ciebie boję. Jesteś mega straszny. Dobra, nie ma go. Dokonam. Ej, jak się świeci. Tu jest klucz. Co jest? Słyszę Rasha. Gdzieś słychać Rasha. Dobra, idę na życie. 8, zaczynamy 9. Słyszałam gdzieś tam Rasha. Przecież światła nie migotały, to znaczy, że nie ma Rasha. Nie zdejmuję słuchawki, słyszałem screecha, widzowie. Słyszałem widzowie screecha, dlatego zdjąłem słuchawki na chwilę. Nie będziecie mnie słyszeć. Może nawet będzie tak przez cały odcinek, dlatego może wybaczcie mi, ale ja się boję. Dobra. Okej, proszę. Nie zabijam.
Dobra, widzowie, wróciłem na chwilę. Pewnie zaraz Krzyś mi się pojawi, dlatego będę musiał to zdjąć. Sorry, widzowie, będę musiał znowu zdjąć. Dobra, które drzwi wybrać, bo są fake drzwi. Dobra, chyba 16 wybiorę. Kurczę, widzowie, prawie umarłem, ale dobra, żyję jeszcze. Żyję, ale dobra. Prawie umarłem, co nie? Prawie umarłem od tego... Ej, tak, słuchaj, te ice'y, słuchaj. Ciekawe, kiedy w ogóle Sig będzie tutaj, co nie? Nie wiem, czy nawet uda mi się dojść, bo patrzcie, ile mi się zostało. Widzicie, ile mam HP? Bardzo mało. Dlatego nie wiem, czy dojdę do Siga. Bo doszedłem już raz, doszedłem do 350. Nie idę tam. Dobra, widzowie, zdejmuję słuchawki, bo boję się, że tam będzie Screech. Dobra, widzowie, już jest chyba git. Mam nadzieję, że teraz nie pojawi mi się Screech. O kurde, raz. Dobra, widzę, chowam się przed Rushem, bo widzieliście, jak światła mi gotają. Proszę, Screechu, nie pojawiaj mi się, ja się ciebie boję. Dobra, jest ciemno, zdejmuję słuchawki. Idę. Chyba, że... Nie będę musiał. Może jest jasno. I 21, dobra. I 22. Teraz szukamy klucza. O, tak szybko znalazłem klucz. Chyba widziałem coś, że jak się świeci, dobra. Ice'y? Nie, nie ma ice'y. Jezus, rush idzie, dobra, chowam się. Dobra, jest ciemno, dlatego ściągam słuchawki. No widzowie, umarłem od Screecha, widzicie? Zmarłeś od Screecha znowu. Nie, widzicie, dlatego właśnie nie lubię Screecha. Dlatego. Dlatego będziemy musieli skończyć to. I teraz sobie zagramy w Natural Disaster Survival. Tego jeszcze nie było. Dobra, Natural Disaster Survival. Jestem gotowy na wygranie tej gry. A, spadłem, nie! No i co teraz? O, jestem dobra. W ogóle ta gra, widzowie, jest mega stara. Na pewno znacie tą grę, bo ona jest ogólnie mega popularna. Natural Disaster Survival. Kiedyś ta gra była popularna. Ona powstała w 2008 roku. Dobra. Nie, dobra, nie gramy w tą grę, bo będziemy musieli mega długo czekać. Dlatego sobie zagramy może w jakąś gierkę inną. Co? Może jakiś... Nie wiem, co my tutaj jeszcze mamy. Może jakiś World Strict. World Strict Dat. Dobra, szukam tutaj jakiś World Strict.
Strict Parents, albo... O, dobra. Real Strict Boss. Ja gram może samemu. Albo nie samemu. Dobra, samemu, bo tutaj jest miejsce gdzieś na jedną osobę. O, jest to jeden garaż, dobra. To ja wbijam tu. Teraz musimy widzowie czekać. Może usiądę sobie przy komputerze, może włączyć, spróbuję go włączyć, ale chyba da się bez jakiejś takiej. O, na razie jesteś normalny, szefie. Listen up. Słuchaj. Profits are down. A lot. Zyski spadły. Zyski spadły. Bardzo. Which means you guys haven't been working hard enough. Co znaczy, że pracowaliście, że nie pracowaliście wystarczająco ciężko. So you all are gonna be staying here więc overnight. Zostaniecie tutaj na noc. O kurde, tak jak w dziwnym so get nauczycielu. To work, or else. Samo. Więc zabierzcie się do pracy albo co? Naprawdę, bro, bro. Dobra, lecimy. Jezus, coś tam go opętało. Ha, good widzieliście luck. To? Ha, powodzenia. Dobrze, dziękujemy szefie. Niemiły szefie, bo jesteś zamknięty. Nie mogę uwierzyć, że muszę pracować w nocy. No właśnie, nie mogę w to uwierzyć. Ej, mogę jumpscare sobie kupić tak tylko za 55 robuxów. A to nie ma sensu, bo nikt ze mną nie gra. Dobra, mam zabrać papier drukarki. Klatki schodowe tutaj są. Biura, dobra, i szukamy tego wszystkiego. Dobra. Dobra. Mam aż 8 papieru. O, niewidzialność mogę kupić. Chwyć papier. Umieszczone papiery 1,8, dobra. Dobrze, no to w takim razie jeszcze trochę musimy tutaj dać. Dobra, jeszcze jedno. Chwyć dzbanek z wodą. Dzbanek? To tyle mam wypić wody? Przecież nie chcę mi się pić, ale tutaj mamy cold drink. To może stać na mnie. Coś schodziło na dół. Tutaj chyba.
pokój przerwy. Aha, bo muszę dodać do tego. Śmieci w biurze. Dobra, widzę, trochę się boję tej gry, dlatego mam nadzieję, że oglądacie ten film i jesteście ze mną tutaj. Ej, co jest? No jo, no i co? Hej, ponieważ szef jest zajęty w swoim biurze, no to co? To może oznaczać tylko jedno, ale co może oznaczać? Ej, to są Daisy. Mogę ukraść jego ciasto z lodówki, dobra, to jest lodówka, no to w takim razie kradnę mu ciasto, żeby nie złość się na mnie za to, co ci zrobiłem. Ja nie mam szczęśliwego życia, nie za wiele zarabiam w tej twojej głupiej pracy. Zanim pójdę do pracy, bo ja nie wiem sprawdzić tlen. Gdzie jest tlen? Sprawdź generator. Bo przecież mam wystarczająco tlenu. A tutaj jest generator, no i co ja mam tu? Sprawdź poziom tlenu. Dobra, sprawdzam. 100%. Dobra, zaczynam pracę. Dobra, wykonaj całą swoją pracę. Dobra, to wykonuję. Tutaj mam jakieś dokumenty. Nie słyszałem od szefa od jakiegoś czasu. Dobra, to w takim razie szefie. Co się tam stało? Powinienem zajrzeć do niego właśnie. Ale gdzie jest szef biura? Tu może być jego właściwie ten. O, biuro szefa jest. Kurde, zamknięte. No i co teraz? Dobra, sprawdzamy kamery. Słuchajcie, widzowie, sprawdzimy po prostu kamery. Ta praca nie jest zbyt zabezpieczona, bo przecież są kamery. Możemy nagrać, że kamery nagrały, jak tam jakiś gościu przypadł. Dobra, tutaj. Okej. Dobra. Wyjście, dobra. Nie. Tak, rozumiem, rozumiem. To jest samouczek, dobra. 20 sekund muszę czekać. Dobra, cyk, 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 cyk. Gotowe. No ale co ja mam robić? Samouczek, kliknąć jeszcze to, 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 to i to. Nie, no nie mogę. Dobra, może tak, cyk. A! Musi przeżyć do 6 am, dobra. To jest 11 pm. Włączam latarkę i co ja? Nie wiem w ogóle, gdzie się pracuje. Tutaj mamy mój jakby pokój. I tu się chyba pracuje, dobra, to ja pracuję. Szefie! Dobra, powinienem sprawdzić chyba z kamery.
Nie, nie jestem na razie głodny, mam trochę mniej tlenu, ale dobra. Szef sobie śpi. Słyszę to. Że kiedy sobie myślisz, że będziesz spać, to ty, to nie będziemy twoimi pracownikami, ty też masz pracować. Tak, to jest nie fair. To jest nie fair. Dobra, szefie, idę do ciebie, przepraszam. Wiem, że jesteś opętany, ale będę musiał chyba siebie ratować i w ogóle mega chcę mi się pić. Pójdę może się napić czegoś. Dobra, mam tutaj może jakieś... Dobra, przetrwanie, 7 koń za przetrwanie. Szefie, nie masz. Szef sobie śpi, dobra. Ja biorę filiżankę i piję. O nie, mam mało tlenu, dobra. Gdzie ten tlen jest? O, tu jest CO2. Tu jest O2, znaczy. Nie CO2, tylko O2. Dobra, jestem teraz głodny, dlatego zjem lejsy. Ale w sumie mogę jeść lejsy i pracować, wtedy to... Będzie niemożliwe, żeby tata mnie zabił. Dobra. Jest 12, dobra. Lepiej chyba kamery sprawdzę. Kamery są tu, kamery. Szefie, śpisz? Śpi. Praca, praca, praca. Śpi. Jakby coś to kamera cię nagrywa. Dobra, chce mi się mega pić, widzowie. Dlatego idę się napić wody. Kurde, gdzie ta woda? A, tu jest woda. Zapomniałem, kurde, o tym, że tu jest woda. Dobra. A, get to work! Dobra, szybko. We're strict, się get to work, nie. Stamina mi się kończy, nie, pomocy. Sprint mi się kończy, dobra. Sprint. Praca. Ciebie pracuję. Ja się ciebie boję, szybko. Opanuj się. Jestem głodny. Koszmar pracy, koszmar. Po prostu to jest koszmar w pracy. Co nie widzowie? Dobra, jestem głodny. Jeszcze jeden sobie wezmę, bo jestem ultra głodny. Dobra, najadłem się. Woda, szybko. Może napiję się kawy, żeby się pobudzić, albo w sumie nie ma tu kawy, tylko jest woda. Za przetrwanie 7 końców. Dobra, teraz tlen robię. Szybko robię sobie, zrobię tlen. Dobra, teraz generator robię. Teraz i tyle. Dobra, jest już druga, a ja muszę do 6. No na razie jest dobrze nawet, dobra, pracuję. Jestem głodny, kurde. Muszę coś zjeść, dobra, biorę chipsy. No naprawdę smakują mi chipsy w pracy. Dobra, sprawdzam, czy szef śpi. Śpi. Nie. O nie, chce mi się mega pić, kurde. Dobra, piję. Dobra, ale jest, na razie jest git. Dobra, jeszcze jedna filiżanka, bo mega mi się chce mieć. Dobra. Na przetrwanie 7 końców. Teraz chcę mi się zjeść chipsy, bo chipsy mi mega smakują i... Jestem bardzo głodny.
O nie, go to work, dobra. Wiem to. Dobra, i pracuję. Szef zaraz pewnie tu przyjdzie. I z trzecia, a, jesteśmy w połowie. W takim razie, zdążę, ale szef przyszedł. A, no tak, tutaj są chipsy. Nie wiem dlaczego tak szybko głód się widzowie kończy, ale dobra. Jem kolejne chipsy. Dobrze, że ich jest nieskończoność. Dobra, tlen mi się zaraz skończy, dlatego idę po tlen. Zostało mi tylko 3, dobra. Teraz jestem spragniony. Że szefa jak śpi. Strasznie normalnie chrapie. Teraz sobie zjem chipsy. Jest czwarta, dobra widzowie, no to w takim razie jest git. Ej, tutaj pisze jak chwyć żetony. Dlaczego żetony? Dlatego, że chipsy wyglądają trochę jak żetony. Dobra, ja popracuję, albo w sumie sprawdzę widzowie jeszcze CCTV, czyli kamery. Szef jest mega słaby. Dobra, szefie. Dobra, get to work. Kurde, chce mi się mega pić, widzowie. Nie wiem, czy to przeżyję. Jest piąta rano. Idę szybko teraz, mam dużo sprinta, dlatego lecę. Szybko, ultra szybko. No i zmarłem. Kurde widzowie, umarłem. Dlatego widzowie, musimy niestety kończyć ten odcinek, dlatego że już patrzę ile on trwa, 28 minut. Nie widzicie chyba tego, ale tyle trwa, dlatego... możecie obejrzeć cały, jak chcecie. No to w takim razie trzymajcie się i pa, pa!